Siemanko widzowie, Lucky z tej strony i nie uwierzycie, co tutaj u nas w mieście się pojawiło. Kojarzycie już, co to jest? Kojarzycie tą wieżę? Tak, to jest wieża psiego patrolu i właśnie dzisiaj zwiedzimy ją, jak wygląda w środku. Zobaczcie tylko to, coż za piękna wieża, no idealnie. Jeszcze brakuje tej zjeżdżalni, po której pieski zjeżdżają. Chwila, ale kogoś tam widzę. Kto tam jest? To jest... Moje pieski, gdzie one to jest... są? W końcu muszę je znaleźć. Przecież to jest Ryder! Ej, słuchajcie, dobra, kliknijcie teraz łapeczkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, zbijcie z czerwonego przycisku na Sary, bo już za niedługo wbijemy 700 tysięcy subskrypcji. I wtedy, właśnie jak klikniecie te dwa przyciski, to wbijemy dzisiaj do tej wieży tam na samą górę i pozwiedzamy tą właśnie bazę psiego patrolu, dlatego już się nie mogę doczekać. Może Rydera się spytamy, czy możemy właśnie tam wejść do środka i spytać się, czy pokażę wam. Ej, Ryder! Ryder, słuchaj, co ci się stało? Co ci się stało, kolego? Słuchaj, ogólnie wiesz co, tutaj moje pieski zaginęły, które pomagają, wiesz co, tutaj gasić pożary, ratować, wiesz co, różne zwierzątka i tak się składa w ogóle, że nie mam pojęcia, gdzie tutaj jest nasza baza psiego patrolu. Ej, i słuchaj, w ogóle pomożesz mi jakoś, bo ja samemu sobie nie dam rady, nie wiem w ogóle, gdzie one są, ale mogę, mam pewne podejrzenie. A mogę wejść, widzowie, widzieliście, ja chciałem wam pokazać bazę, bo ja chciałem z widzami wejść do środka, Ryder, i pokazać, jak to wygląda tam w środku. Nie, słuchaj, będziesz mógł wejść do bazy dopiero, jak pomożesz mi odnaleźć moje pieski, bo tak naprawdę one są potrzebne, żeby uratować nasze miasto. Widzisz, tam po lewej stronie pali się pożar i teraz tutaj mam takiego pieska, który jest bardzo dobry w gaszeniu pożarów. No, Marszal, oczywiście, że Marszal. A tutaj jeszcze widzę drugą sprawę, ktoś, słuchaj, tutaj robił rusztowanie dla krówki. Ja tutaj robiłem rusztowanie, ale nie dam rady ogólnie je ściągnąć samemu, ona jest dla mnie za ciężka, potrzebuję moich piesków, dlatego słuchaj, zrób wszystko, żeby je odnaleźć, proszę cię, wtedy pozwolę ci wejść do mojej bazy i może nawet, wiesz co, będziesz mógł dołączyć do naszej grupy, ale to jeszcze się zastanowię. Tak czy inaczej, mam pewne podejrzenie, że za tym wszystkim stoi, słuchaj, burmistrz Handingen. Wiesz, tak mi się zdaje. Burmistrz Harlinger i jego załoga, kocia załoga, już wiem, szybko idę odnaleźć Chase'a, Rubble, Sky oraz tych wszystkich piesków twoich. Ryder, bądź spokojny, wszystko będzie na swoim miejscu. Wszystkich znasz, to dzięki wielkie, to do zobaczenia, czekam tu na ciebie. Ja cię widzicie? Dowiedziałby się ktoś kiedyś, że pieski sobie nie dadzą radę same, a my ogólnie już teraz bierzemy ogólnie sprawy w swoje ręce, bo słuchajcie, bo nie ma problemu, którego nie rozwiążemy. Tak, Ryder właśnie mówi. O, poczekajcie, mam pewne tutaj podejrzenia, że tu może znajdować się baza kociej załogi. Zobaczcie, to jest wielki kotek, który jest wybudowany, bo tutaj jest reszta miasta. Wiecie co? No, pójdę i sprawdzę, może ten wielki kot, do środka tego wielkiego kota wejdziemy i tam może być baza kotów. Ej, o, G-Play? Świnko, już cię mam. Ej, G-Play! Siema! Ty, yo, siemano, co ty tutaj robisz, Lucky? Ty, w ogóle widziałeś tą bazę, słuchaj, tego kota? Jaka ogromna jest! Czekaj, bo tutaj widzę załogi tutaj kociej tych ludzi, którzy obserwują. Chodź, bo musimy zrobić to niezauważalnie. Jest sprawa, wiesz, w ogóle, tutaj jestem, tutaj. Chodź. Dobra, idę, skradam się, słuchaj, żeby mnie tutaj kocie kamery nie namierzyły, wiesz? No, jest taka sprawa, że... Wiesz co to jest psi patrol w ogóle? No słuchaj, kujarze, ogólnie wiesz co, oni tutaj pomagają, wiesz co, ratować miasto nieraz w jakichś ważnych sprawach. No, właśnie tak. Kojarzę, no i słuchaj, jest ważna sprawa, teraz musimy dostać się do samej góry, wydaje mi się, że może być w głowie ta główna baza kocia i musimy wejść tam i odnaleźć pieski, musimy odnaleźć Chase, Rubble, Sky oraz tych wszystkich piesków, które są poszukiwane. Gdzieś tu widzisz jakieś wejście, ja widzę, tam coś chyba widzę, zobacz, wejście od ogona, chodź, wejdziemy tutaj od ogona i wejdziemy tam do tej bazy i dowiemy się, co te koty mają za plan. Rzeczywiście, w ogóle, słuchaj, chciałbym poznać te pieski z psiego patrolu, w ogóle, słuchaj, nigdy nie miałem z nimi do czynienia i z chęcią w ogóle ci pomogę, Lucky. O, także dawaj, wejdziemy super. Normalnie ogonem. Właśnie chciałem ci powiedzieć, że każdy ma swoje umiejętności i każdy ma super mega właśnie zdolności do pomagania, ale czekaj, weźcie tylko dla kotów, tu jest napisane...
Ha. Ty, a może słuchaj, zamienimy się w koty, czy nie? Czy po prostu po cichutku wejdziemy i się tam skradniemy? Co myślisz? Nie, po cichutku, na paluszkach, jakby nigdy nic. Ja ogólnie wziąłem nawet kości dla ty, tych... A ja w ogóle byłem na rybach, mam tutaj jedną rybkę. O, super, no dobra, w takim bądź razie idziemy powolutku i gdzieś tutaj... Ej, halo, pieski, Chase! Sky, jesteście tutaj może? Ej, tutaj... Ej, tam coś widać, słuchaj, tam jest pełno kotów w ogóle, Lucky. Nie, tam nie wchodzimy, tam nie wchodzimy, musimy zostać się zauważalni. Kici, kici. Zobacz, oni mają te nawet takie drapaki z tyłu, to są kocie zabawy. Kici, kici. Wow, ile tam jest, oni teraz mają jakieś zgromadzenie na pewno, choć przejdziemy niezauważalni. Kici, kici, mam dla was rybkę. No dobra, to dawaj, idziemy po cichutku. Wiesz co, usłyszymy, może będzie słychać jakieś szczekanie czy coś i wtedy będziemy mogli namierzyć te psy. Rozdzielmy się, ty pójdziesz do góry, ja pójdę w tym kierunku i zobaczymy, co tutaj jest nowego. To do zobaczenia. No dobra. Szukaj piesków. To jak coś, to dawaj znać, Lucky. Ja idę się rozejrzeć. Gdzie tutaj mogą być? Są tu jakieś kolory dziwne. Ja nie mam pojęcia. Pierwszy raz tutaj się znajduję, ale pójdę, o, do góry. Pójdę do góry, bo jestem ciekawy, co tak naprawdę w planach jest dzisiejszego odcinka. Ja sam na pewno chciałbym zwiedzić tą bazę psiego patrolu, ale jak widzicie, musimy teraz odnaleźć pieski, bo bez piesków ta baza normalnie nie funkcjonuje. Co to jest? Czy to jest jakiś labirynt? Kot zawsze spada na łapy. Kot zawsze spada na cztery łapy. Czy to jest jakaś zagadka? Nie mam pojęcia, ale idziemy w dalszym kierunku. Czy... O... Widzicie? Tutaj mamy rybki. Weźmiemy te kwiatki. Nie wiem, czy nam się do czegoś przydadzą, ale ten labirynt jest naprawdę potrzebny. I wejdziemy... O, chwila! Widzę kolory! Mieszają się kolory! Ej, czy to jest to miejsce, gdzie G-Play wchodził? Tak, to jest to miejsce, gdzie G-Play wchodził. Ja tu mogłem od razu wejść. O! Do głowy, do góry. O, tu jest taka tabliczka. No to wchodzimy do góry i zobaczymy, bo wydaje mi się, że na samej górze znajduje się ta baza, w której się dowiemy więcej rzeczy, więcej ciekawych zadań. Patrzcie, kto to jest. Poznajcie tego pieska. Napiszcie teraz w komentarzach, co to za piesek. Upieczona, nieupieczona, upieczona, nie. Pewnie. Jeśli ktoś teraz napisał w komentarzu, że to Chase, to miał rację. Halo? O! Cześć, kim jesteś w ogóle ty? Tutaj tylko koty mogą być, co ty tutaj robisz? Nigdy nie widziałem tu jeszcze człowieka. Jak tu wszedłeś? Słuchaj, ja jestem od Rider. Tego twojego właściciela piesku. Tak? Ty Chase jesteś, ja cię znam. Co ty tu w ogóle robisz, o co chodzi? Słuchaj, tutaj burmistrz każe mi segregować ryby, wiesz co? Niektóre są upieczone, niektóre nie są upieczone i wkłada mnie tutaj do skrzynek. Tutaj jest na przykład skrzynka na ryby surowe, a tu na upieczone. Ja już mam dosyć, słuchaj, mi się w ogóle tego nie chce robić. Oni mnie zmuszają, bo to później będzie jedzenie dla kotów i tak dalej. Słuchaj, mam tutaj jeszcze inne obowiązki. Wiesz co, tak naprawdę muszę tutaj segregować kolory. Mam tutaj, wiesz co, z dispensera brać po kolorku. Różne tutaj wypadają. Czasami jest żółty, to wtedy tutaj odkładam. Czasami pomarańczowy. Ale o. Ty masz zadanie. Ty masz normalnie misję taką ciężką, że wiesz co, ty w tych zadaniach nie jesteś dobry. Ty jesteś najlepszy w zadaniach psiego patrolu i tak nie może być. Słuchaj, musimy coś wymyśleć, żeby jakoś się stąd ewakuować. Jest stąd jakieś wyjście? Ty, a może... No słuchaj, tutaj stąd... jest, ale tu jest... Za wysoko, tu nie ma szans, żeby w ogóle stąd zejść, słuchaj, to nie jest możliwe, ale tam właśnie widać naszą bazę, ja tak tęsknię, słuchaj, żeby tam wrócić już. Naprawdę, oni tutaj, wiesz co, nam każą robić te rzeczy, a mi się wcale nie chce. Aha, rozumiem. Dobra, wiesz co, a wiesz, gdzie się znajduje reszta właśnie psiego patrolu? No słuchaj, wiem jeszcze, gdzie jedna osoba tutaj pomaga burmistrzowi, tam na takich atrakcjach dla kotów, w takim domku, tylko w ogóle bym ci mógł pokazać, jakbyś mi pomógł się stąd wydostać, tylko ja nie wiem. Dobra, w ogóle, czekaj. Jak my stąd wyjdziemy. Ej, zobacz tej skrzynce, weź elytrę i na elytrze zlecimy na dół, dawaj, chodź, cześć. Ej, ale ja nie wiem, ja nigdy tego nie robiłem, co jak mi się nie uda? Uda ci się, spokojnie, musisz, spacja i wtedy lecisz, dobra, to dawaj na raz, dwa, trzy obok mnie, ustawiaj się. No, dobra, okej. Okay. To co, lecimy? I tak, spacja i spacja! Dobra. Dobra, spacja, kliki! No, ale trzyma, spokojnie. Dobra, chodź tutaj, wylądujmy gdzieś tutaj w pobliżu. Widzisz tutaj ten czerwony budynek? Chodź tutaj na tym wolnym polu wylądujemy, bo tutaj jest mój przyjaciel, wiesz co? Tutaj jest Rubble, taki ogólnie nie wiem, czy kojarzysz, taki Rubble? Piesek bardzo...
To co, on tutaj też pracuje dla burmistrza Handlingera i dla jego załogi kociej? Dokładnie tak, słuchaj, on najprawdopodobniej jest w tym budynku, bo ogólnie wiesz co, my psy możemy taką, mamy intuicję, możemy się czasami komunikować telepatycznie i ogólnie przekazał mi właśnie tutaj sygnał jakiś, że wiesz, że w ogóle jest tutaj i musisz go tam odnaleźć i uwolnić, a ja idę wiesz co, do mojego pana, bo już w ogóle tęsknię z Ryderem. No, idź do Rydera, słuchaj, idź do bazy i tam wiesz co, są parę zadań, misji do wykonania, leć, szybciutko. Dobra, pa. Słuchajcie, gdzieś tutaj mi powiedział, że mam wejść, że tu jest baza tajna kocia, ale gdzie tu jest wejście w ogóle? Ja nie mam pojęcia, gdzie tu mogę wejść, bo tutaj nie ma w ogóle wejścia. No masz tutaj, halo, Rabul, jesteś może tutaj? Jestem tutaj, już tu idę. Tylko Rabul, uwaga, ja nie mogę stąd wychodzić, szybko biorę te kości i musimy wracać, słuchaj, chodź szybko tędy. Rabul, co to za tajne wejście, gdzie ty jesteś? Ej, słuchaj, Chase mi tutaj dał informację. Uważaj. Chase mi tutaj dał informację, że jesteś tutaj i pracujesz dla kotków, a Ryder cię bardzo potrzebuje. Musimy się stąd ewakuować. Co ty w ogóle tu robisz? Ja nie mogę tędy wychodzić, burmistrz mi nie pozwolił. Słuchaj, tutaj jest taka atrakcja specjalnie dla kotów. One tu przychodzą i wiesz co, mają taką atrakcję, że tutaj spryskają te zwierzątka czekaj, na samo dno. I oni tak naprawdę, słuchaj, nie są pożyteczni tak jak my psy. My jesteśmy potrzebni, żeby ratować miasto. Pewnie teraz dzieje się dużo w mieście i trzeba tak naprawdę pomagać. Czyli oni strzelają tutaj? Rozumiem. Chase, czekaj, chodź musimy stąd. Ja nie jestem Chase, ja jestem Rabul, słuchaj, pomyliłeś mnie. Rabul, słuchaj, jest ważna sprawa, bo kotów tutaj nie widzę, ale jest to jakieś wyjście? Czekaj, widzę tam chyba za niedługo jakieś koty tutaj, słyszę jakieś koty, słyszę kotów miauczenie. Koty tutaj idą, słuchaj, jak chcemy uciec to już teraz, bo tak naprawdę nie ma innej opcji, tutaj jest w ogóle wyjście ewakuacyjne, może tędy uciekniemy, bo tamtędy nas zauważą na pewno. Koty, słuchaj, mają bardzo dobry węch, w sumie tak jak my psy, ale wiesz co, tak naprawdę my możemy uciec tędy i jest taka szansa, tylko jesteś pewny, że naprawdę nic mi się nie stanie tutaj. Tak, czy Ryder się na ciebie już czeka. A tutaj co dalej? Gdzie mamy dalej przejść? No szczerze, to ja nigdy tutaj nie wychodziłem. Patrz, tutaj w ogóle coś jest. Jacie, jaka fajna ta. Widzisz? No, jak fajnie wygląda. A to jest ogólnie zbrojka może ta twoja, która tutaj koparkę uruchamia z tyłu i będziesz za niedługo kopał. Ej, tu jest. Tak. Ej, znowu tajne przejście w obrazie. Koty bardzo lubią, słuchaj, ta wiesz co, załoga kotów bardzo lubi robić takie przejścia ukryte w obrazach, dlatego trzeba mieć oczy dookoła głowy, szukać obrazów. Chodź, tutaj jest, ktoś śpi chyba. Tutaj jest ogólnie do góry, pójdziesz do góry i pójdziesz do Chase'a i do Rydera, bo ja chciałbym widzieć więcej informacji na temat, gdzie jest na przykład Sky, wiesz może gdzie jest Sky? No słuchaj, ogólnie gdzieś tutaj jest ona, tylko... Dobra, wiesz co? Ty leć do Rydera, a ja poszukam tutaj Sky, ona gdzieś tutaj musi być. Dobra. Sky! Jesteś tutaj może? Sky! Piesku! Co lubi różowy kolor? Czekajcie, jak zachęcić by Sky, żeby się odezwała? Może, że jakąś różową wełnę bym miał, no ale nie mam różowej wełny. Co by tutaj wymyślić? Sky, ogólnie, halo, Sky, widzę cię, widzę cię, Sky, czemu ty tam do góry gdzieś, gdzie ty do góry jej wchodzisz? No tutaj wchodzę, nie w tą stronę, tutaj jestem, oni mi kazali się podbudowywać na samą górę, nie. Czekaj, Sky, nie wchodź na samą górę, ty nie możesz wchodzić na samą górę. Burmistrz i koty mi kazali tak robić, ja muszę tam wchodzić na samą górę normalnie i się podbudować. A masz swój mega super helikopter, czy kotki ci zabrały, bo... Zabrały mi helikopter, ja się tutaj przed nimi schowam i nikt mi tutaj nie wejdzie. Jak ktoś tu wejdzie, to spergnę go na dół po prostu. Sky, już lecę. Słuchaj, my musimy pójść do Rydera, bo Ryder ma tam bazę i czeka na ciebie. Bo potrzebujemy wykonać kolejne fajne zadania razem wykonać. Chodź, zejdź niżej. Gdzie mam iść? Jak ja tędy już nie zejdę, ja mam lęk wysokości. Co ja teraz zrobię? Ja tutaj nie dam rady zejść, potrzebuję helikopter. Chodź ze mną. Schwycisz się mi za barki, ja mam elytry, takie dodatkowe skrzydła i jakoś zejdziemy. Tylko bądź spokojna, jak wysoko ty się wybudowałaś? Przecież wyżej już się nie dało wejść.
Troszeczkę tak, chcesz trochę wełny różowej, mogę ci dać w razie co, trzymaj, rzucam. Mam jeszcze tutaj dirta i zaraz się wkopię. Wow, ale stąd słuchaj, widać tego, kocią załogę i tą bazę. Dobra, Skajt, słuchaj, złapiesz się mi za barki, a ja po prostu założę tą elytrę, tak jak mówiłem, dobrze? Dobra, no to chodź. Ja na to tutaj złapię się ciebie, ale trochę się cykam. Lecimy do bazy. Ja nie mogę, ale słuchaj, w ogóle czekaj. Lecimy. Ja nie mogę, co tu się dzieje? Ja tu wylądowałam, tu już, cześć. Tutaj muszę skoczyć z wysokości. Dobra, skaczę. Jesteś, dobra, to chodź. Bo jest taka sytuacja, że chciałem zwiedzić bazę. Pójdź do bazy, poczekaj tam. Pożar się pali. Trzeba w ogóle zabierać naszą załogę i gasić to. Tak, Marsza zaraz przyjdzie, spokojnie. Pójdź po Ridera, my to zaraz z Riderem wykonamy. Słuchajcie, dobra, jest taka misja, że może z Riderem, albo może z G-Playem tutaj zrobimy to za Ridera i razem z G-Playem po prostu ugasimy to. G-Play, jesteś tutaj może? G-Play, może z G-Playem tutaj to zrobimy i wtedy przyplusujemy psiej załodze, że zrobiliśmy dobry uczynek. No i wezmą nam do siebie Lucky, i pokażą nam tą bazę. Co ty tam robisz? Lucky, przecież w ogóle mieliśmy w tej bazie kociej razem się spotkać. Gdzie ty polazłeś ty, w ogóle, co? My się zgubiliśmy, tam był jakiś labirynt i w pewnym momencie też gdzieś cię ten... Jak ja na ciebie czekałem tam, słuchaj, godzina, a ciebie w ogóle tam nie było, przychodzę tutaj, a ty sobie pożar gasisz, no to nieźle, stary. No bo teraz jest taka sytuacja, masz może wiaderka z wodą, że przyplusujemy psiemu patrolowi i zaraz zwiedzimy tą bazę super psiego patrolu, wiesz? No słuchaj, w sumie wiesz, to ciekawa sprawa, a w ogóle złapałeś te pieski? Spotkałeś jakiegoś Spotkałem, chociaż jednego? Tak, i ogólnie już są z Riderem, oni zaraz tu przyjdą, dlatego chodź, oni będą chcieli to ugasić, a tutaj już nic nie będzie do ugaszenia, bo powiemy, że tak, my teraz dołączamy do super mega załogi i jesteśmy razem z wami, czaisz? No, słuchaj, fajny pomysł. Dobra, to dawaj, ja tutaj wchodzę, podbudujemy się trochę i wszystko ugasimy zaraz, wiesz co, wodą. W sumie, wiesz co, te pieski mają też takie właściwości, one potrafią świetnie gasić pożary, nie? Tak, najlepszy jest tym marszał, który ma odpowiedni właśnie taki jak ma strażackie umiejętności. Dobra, ja tutaj wchodzę, wychodzę, dobra. Wow! Dobra, ty, okay. A co z tą krową tutaj w ogóle uwięzioną? Widzisz, tam na górze jest krowa w ogóle. Tam trzeba też ją wziąć, to trzeba też to dobra, wszystko. To po rusztowaniu, słuchaj, może wejdziemy, co? Tutaj na górę. Jakieś schodki dawaj zrobimy może stąd, co? No nie wiem, to z góry może, chyba że wodą, co? O, wodą będzie ja super, no to ty spróbuj wodą, czy da się, wodę daj na dół i jak coś to ją ja po prostu... Ja tutaj, słuchaj, podbuduję się wodą do góry, okej. Okay. I teraz mogę tutaj wejść, wiesz co, po promieniu wody. Okej, teraz zepchnąć ją tutaj do wody, czy nie, tak, na dół? Tak, poczekaj tylko, żeby do wody trafiła, poczekaj chwilę, bo ja dobra. Tutaj jeszcze strumyczek z wodą dam. Okej, dobra, teraz spróbuj, no. Dobra, lecisz krówko, na dół. Dobra, dawaj ją, teraz transportujemy, tu? powoli. Jest super! No jest, udało się, słuchaj, ją ściągnąć. Dobra, no pójdę po Ridera, słuchaj, i spytam się Ridera w tej bazie, czy on już jest gotowy, żeby tutaj wziąć ten patrol, czy on już jest dobra, gotowy. Dobra, to idź tam, pogadaj z nim, no. Rider, ja tutaj mogę wejść do góry, Rider! Czekajcie, bo ja nie wiem, czy ja tutaj mogę wyjść. Zaraz wyjdziemy. Ja jestem na górze. Na samym końcu ogólnie wejdziemy, tam zobaczymy, jak to właśnie wygląda tam w środku, ale na początku Riderowi pokażemy, co zrobiliśmy, to on na pewno się ucieszy, jak to zrobiliśmy. Rider! Tu, Rider! O! Wylądowałem tu elytrą swoją, dobra. Co jest w ogóle grane? Zleciałeś na dół, tak? Dziękuję w ogóle, że mi pieski przyprowadziłeś, słuchaj, wszystkie normalnie tutaj już są, już wiesz co, i część poszła już w ogóle, słuchaj, ratować miasto nie, w ogóle, nie. Tym pożarem. Wiesz co się stało? Ogólnie to ja razem z kumplem G-Playem zrobiliśmy dobry uczynek i zobacz, tą krówkę co zrobiliśmy, tam była co na dachu, wzięliśmy normalnie wodospad zrobiliśmy i ona na dół już się cieszy i się po łące pasa, a tutaj druga sprawa, był pożar i już nie ma tak. Tak na
naprawdę został ogłoszony, bo my z G-Playem też jesteśmy dobrymi pomocnikami. To co, przyjmiesz nas do swojej załogi i pokażesz nam z widzami, bo my cały odcinek czekamy z widzami, żeby zobaczyć tą bazę w środku. Czy możemy wejść tam do środka i zobaczyć, jak ona wygląda? Zapraszam, z miłą chęcią ogólnie cię wprowadzę za to, że mi pomogłeś. Możecie dołączyć tutaj do naszej normalnie załogi psiej i pomagać po prostu, jeśli chcecie tak się, tylko oczywiście. Tak się zastanawiam, bo jeszcze tam w tej bazie była taka zjeżdżalnia. Tutaj jej nie ma zjeżdżalni, bo po tej zjeżdżalni zjeżdżały pieski i wtedy skakiwały do takiego... Mamy tu specjalny guzik, który tak naprawdę aktywuje tą zjeżdżalnię, ale to ci może pokażę kiedy indziej, bo tak naprawdę teraz to dopiero chcę ci tylko pokazać, jak to wygląda na szybko. I tutaj się wyświetla, jak chcesz z nim z kimś porozmawiać, to jest taki duży telewizor, to ja znam to, tak, jak dzwonisz tutaj. Słuchaj, patrz, ja tutaj biorę sobie później elytrę, hop, i właśnie na przykład tak do ciebie tutaj zeskoczyłem. Także słuchaj, ja w ogóle lecę pomagać moim pieskom, a ty się trzymaj, na razie. Dobra, to cześć, na razie, woohoo! Elytrze, lecimy! Wow, także jeśli wam się filmik podobał i jeszcze chcecie więcej odcinków z Psiego Patrolu, to już teraz kliknijcie łapeczkę w górę, nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji z dzwoneczkiem, zmieńcie z czerwonego przycisku na szary, bo zbieramy aż 70 tysięcy subskrypcji. No i co? Czekajcie na nowe odcinki z Psiego Patrolu, bo naprawdę będzie super. Baza, ogólnie pokażemy wam tą bazę, jak się wysuwa tutaj zjeżdżalnia, no i ten koci tutaj, wielki kotek też zostanie bardziej pozwiedzany tam w środku, dlatego dzięki za oglądanie, fajnie, że dotrwaliście, jeśli dotrwaliście do końca, napiszcie w komentarzu Psi Patrol, w komentarzu, no i pa, pa!